początek. Zmierzy się drużyna, która punktów potrzebuje jako powietrza. I do ślubu PL Kielce. W składzie gospodarzy laureat Nagrody Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego Robert Pasternak. Mistrz Polski juniorów Tomasz Pawlik. Mistrz Polski w piramidę Jan Niewęgłowski. Oraz kolejny mistrz Polski juniorów Maciej Życiński. A ich rywalami będą multimedaliści polskiej ekstraklasy, dwukrotni mistrzowie Polski, duet Lipiński, Dachy, Tomaszów Mazowiecki. O punkty powalczą medalista mistrzostw świata juniorów Adam Skoneczny. Multimedalista mistrzostw Polski Piotr Ostrowski. Medalista mistrzostw Europy juniorów Michał Czarnecki. Oraz najlepszy zawodnik sezonu 2013 Mariusz Skoneczny. Zapraszam drużyny do rozpoczęcia pojedynku. Przypomnijmy zasady, bowiem przez całe wakacje bilardowa ekstraklasa nie była rozgrywana. To mecz piątej kolejki do 14 wygranych partii. Za zdobywanie tych punktów będą odpowiadały pary deblowe, a więc po dwóch zawodników z każdej drużyny. I już widzimy, że po stronie idoślubu.pl o te pierwsze punkty powalczą Maciej Życiński. Jednak Tomek Pawlik i Robert Pasternak. Po stronie Tomaszowian będzie to Piotr Ostrowski i Michał Czarnecki. Na razie wyścig, a więc takie zagranie, które zadecyduje o tym, która z drużyn będzie rozbijała jako pierwsza, to ważne, bo rozbicia wykonywane będą przez obie drużyny na zmianę. No i nie ma wątpliwości, że przynajmniej w tym elemencie to zawodnicy idoślubu.pl, a konkretnie Robert Pasternak, zaprezentowali się lepiej. Odmiana 9 bil, to w nią rozgrywane są pojedynki bilardowej ekstraklasa, więc w skrócie zasady 9 ponumerowanych kul. I cała zabawa polega na tym, żeby te bile zagrywać po kolei, a więc zaczynając od żółtej jedynki, przez niebieską, czerwoną, różową, pomarańczową, zieloną, brązową, czarną. No i te bile z żółtym paskiem. Teraz rozbicie Tomasza Pawlika. Jest dobrze, jest niebieska kula w łuzie, ale nie będzie tutaj klarownej pozycji do bili żółtej. No i teraz wyzwanie przed Robertem Pasternakiem. Tutaj można próbować wbijać od bandy, można też szukać sejfa, na co zdecyduje się Robert. Bardzo przytomnie, bardzo dobry pomysł i zdaje się, że też całkiem niezłe wykonanie, czy też jest tam miejsce? No chyba jednak jest to dalekie od tego, co zamierzył Robert. No i Michał Czarnecki już konsultuje się z Piotrem Ostrowskim. Za chwilę panowie zdecydują, czy ta jedynka jest do zagrania, co można z tym zrobić. Zawodnicy mają określony limit czasu na zagranie. Raz na partię mogą poprosić o dodatkowe sekundy. Właśnie tamten sygnał przypomniał Piotrowi Ostrowskiemu, że czas dobiega końca, ale poradził sobie Ostrowski z samym wbiciem bardzo dobrze. Szukał też pozycji do bili czerwonej, przypomnijmy, niebieska, czyli numer 2, już w kieszeni po rozbiciu. No jak się okazuje, idealnie Piotr Ostrowski pozycjonował. No teraz powinno być łatwiej. Bardzo delikatnie, ale czy nie uciekła troszeczkę za daleko ta biała bila? Czy nie będzie problemu z dostępem do pomarańczowej? No wnikliwie sprawdza to teraz Michał Czarnecki. No i było tam miejsce, to jest świetne pozycjonowanie, dużo górnej rotacji. Biało odbija się od bandy i wychodzi w idealne miejsce, by zagrywać bilę zieloną. Na razie dwa zwycięstwa i dwie porażki na końcu zawodników z Tomaszowa Mazowieckiego. Ale trzeba powiedzieć, że oni tych najtrudniejszych rywali mają już za sobą. Teraz powinno być nieco łatwiej.
znowu bardzo precyzyjnie, no ale jak z tym kącikiem na czarnej kuli? Chyba troszeczkę będzie musiał Piotr Ostrowski zagrać nieco mocniej, wykorzystać kilka band, by pozycjonować do tej ostatniej punktowej bili. Tak jest. No i czy to wystarczy? Na pewno będzie musiało i nie jest to na pewno trudna bila. Zatem Michał Czarnecki przed zagraniem na 1-0. I po bezbłędnej grze Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki na prowadzeniu. Tym razem rozbicie Tomaszowian, konkretnie Michała Czarneckiego. No i możemy z całą pewnością stwierdzić, że będzie tutaj problem z żółtą kulą. Dziewiątka odcina do niej dostęp, a przypomnijmy, trzeba zagrywać cały czas tę bilę, która w danym momencie ma najniższy numer na stole. To nie było takie rozbicie, które zawodnikom z Tomaszowa pozwoli pozostać przy stole, więc teraz Tomasz Pawlik i Robert Pasternak będą szukali rozwiązania. No dobrą wiadomością dla nich jest to, że nie muszą za wszelką cenę zaliczać żółtej kuli. Wykorzystał teraz Tomek tak zwany push out, a więc zagranie, które można wykorzystać wyłącznie po rozbiciu, wyraźnie to deklarując. Polega ono na wysłaniu białej w dowolne miejsce na stole, oczywiście tak, by napytać jak najwięcej biedy rywalom. Teraz delikatnie, z próbą kombinacji, no świetnie, świetnie, Piotr Ostrowski z samym wbiciem, ale to jeszcze nie rozwiązuje problemów w tej partii. I teraz pytanie, czy chodziło o to, żeby wbijać trójkę, czy może szukać jakiegoś sejfa? To było pewne zagranie takie obliczone na podwójny efekt. Teraz to już na pewno będzie sejf, biała zostanie na stole. No i dużo więcej chyba Michał Czarnecki zrobić tutaj nie mógł. Niewykluczone, że czeka nas teraz fragment gry taktycznej. Tak jest, biała wysłana w długą podróż po całym stole. No i jeśli to nie jest genialny save, to brakuje naprawdę niewiele. Tak jak to wymyślił Robert, tak udało się to zrobić, wysłać białą po całym stole i schować gdzieś tam, próbować przyklejać ją do bili niebieskiej. Tak jest, mierzy Piotr Ostrowski w bandę. Jedna, druga i nie ma faulu oczywiście, ale no to jest taka sytuacja, którą zapewne zawodnicy z Kielc wzięliby w ciemno przed zagraniem Ostrowskiego, bo ma Pawlik możliwość komfortowego poradzenia sobie z żółtą kulą, chociaż to trudny układ. Teraz to on próbuje stawiać sejfa, no bardzo pomysłowo, ale jaki efekt? Zdaje się, że całkiem dobrze. No, ale nie o to do końca chodziło Michałowi Czarneckiemu. No i cóż, gra taktyczna nas czeka, bo zdaje się, że żółta kula nie może być w jakiś łatwy sposób adresowana do którejś z kieszeni. Jest tu kilka takich układów bil, które można wykorzystać, by stawiać właśnie sejfy. No ciekawy teraz miał pomysł Robert Pasternak, no i zdaje się, że wykonanie też perfekcyjne. Biała przyklejona do czarnej i to nic, że żółta znajduje się stosunkowo blisko. Masę. I
I świetnie teraz Piotr Ostrowski ucieka z tego sejfa, ale przyznaje się do jakiegoś faulu, zdaje się. Niewykluczone, że to było takie zagranie, po którym po kolizji białej z żółtą nic nie dotknęło bandy. Być może to jest przyczyną tego, że Piotr przyznał się do popełnienia błędu. Teraz Tomek Pawlik, czy nie za mocno? No chcieliby panowie, żeby ta biała się już zatrzymała, no zatrzymuje się i nie ma wątpliwości. Za mocno, za dużo tej górnej rotacji w wykonaniu Tomasza Pawlika. Nie ma błędu. I tak też się te bile pozbijały, że raczej jeszcze troszeczkę tej gry taktycznej przed nami. No szukają obie drużyny koncepcji na to, by przełamać rywali, by zmusić ich do błędu. I teraz chciał Pawlik, zdaje się, chować białą za brązową, bo zagrał zdecydowanie za lekko. Jeszcze jedna próba sejfa, no to wygląda bardzo obiecująco, no zasłużone teraz uznanie od Michała Czarneckiego. Na sporym dystansie musiał Piotr Ostrowski operować tymi bilami, a efekt jest taki dokładnie jak sobie zamierzył. I teraz będzie Robert Pasternak głowił się nad tym, jak uniknąć błędu. Nie ma faulu, nie wiem czy państwo to zauważyli, ja nie mam wątpliwości. Niebieska kula drgnęła, została poruszona, tym samym biała na pewno się z nią zderzyła. Próba dubla, niewiele się pomylił teraz Michał Czarnecki, ale czy udało się też przezornie postawić sejfa? No sejfa raczej nie ma, czyli ma nieskrępowany bezpośredni dostęp Pawlik do bili o najniższym numerze, w tym przypadku niebieskiej kuli. I zobaczymy, czy to jest to zagranie, które nada odpowiedni bieg tej partii. Dobrze, samo wbicie poradził sobie znakomicie Tomek Pawlik, no ale zagrał zdecydowanie za mocno. Gdyby biała zatrzymała się jakieś 20-25 cm wcześniej, wtedy można by było myśleć o kontynuowaniu tego ofensywnego podejścia. A tak, Robert Pasternak przed kolejnym wyzwaniem. Znowu próba sejfa, chciał posłać różową za czarną, a białą za zieloną. Efekt jest taki, że otwiera się, zdaje się, pewne pole manewru dla Piotra Ostrowskiego. No Piotr widzi to najlepiej, czy może próbować wbijać różową bilę do środkowej kieszeni, czy też może jakiś dubel. Troszeczkę pomylił się na ewidentnej próbie wbicia. I zdaje się, że szczęście tym razem dopisało Tomaszowianom, bo chyba nie ma bezpośredniego dostępu Tomek Pawlik do czwórki. Wspominałem, jak tam się kształtowały losy drużyny z Tomaszowa Mazowieckiego na przestrzeni tego sezonu. Losy i do ślubu PL Kielce można streścić w nieco krótszym zdaniu. Wciąż czekają na zwycięstwo. Jest od bandy, ale to jest błąd. Czwórka ani drgnęła, biała zatrzymała się, można powiedzieć, na bili brązowej, czyli nie została zagrana bila o najniższym numerze na stole. Tym samym Michał Czarnecki i Piotr Ostrowski mogą sobie usytuować białą, gdzie sobie wymarzą. Z tego już Czarnecki skorzystał. No i teraz
Teraz już jest łatwiej, teraz to powinno zmierzać do końca partii numer 2, a zatem pomarańczowa, zielona, brązowa, czarna, no i bila z żółtym paskiem. No i czy to o to chodziło? Raczej nie powinien mieć większych pretensji Michał Czarnecki. Teraz ładnie, taką miękką, dolną rotacją, jeszcze wzbogaconą o odrobinę fałsza, by ta pozycja do brązowej kuli była możliwie najlepsza. Chociaż chyba będzie miał problem Piotr Ostrowski, żeby złożyć się do tego zagrania. Ładnie teraz po dwóch bandach. No troszeczkę za lekko i to z dwóch powodów. Po pierwsze, z bandy będzie musiał zagrywać Michał Czarnecki, a to nigdy nie jest wygodne. Po drugie, to też nie jest taki super łatwy strzał jeszcze. No i właśnie pomyłka, chyba że, no nie, raczej nie znajdzie czarna bila drogi do kieszeni. No tutaj jest o tyle ciekawiej, szanowni państwo, że nie trzeba zapowiadać, gdzie te bile będą wpadały. To nie sprawia, że jest łatwiej, to sprawia, że jest po prostu ciekawiej. Teraz sporo dolnej rotacji w wykonaniu Roberta Pasternaka, no i dziewiątka na remis. Ależ błąd Tomasza Pawlika, no właśnie takie błędy sprawiają, że ci młodzi, ambitni zawodnicy wciąż czekają na zwycięstwo w tym sezonie w bilardowej ekstraklasie. Ale myli się także Piotr Ostrowski, no i teraz Pasternak powinien doprowadzić do remisu. Jest 1-1. No i ciekawostka taka mała. Pierwszy raz w tym sezonie zawodnicy z Kielc remisują, kiedy obie drużyny zdobywają punkty. Zobaczymy, jak długo to potrwa. 1-1. Robert Pasternak otworzy partię numer 3. No i to także jest skuteczne rozbicie, bo nie widzimy na stole bili żółtej, czyli jedynki, a zatem od dwójki będzie rozpoczynał Tomek Pawlik. Przypominam, zawodnicy, właściwie drużyny rozbijają na zmianę i ilekroć suma punktów zdobytych przez obie drużyny będzie liczbą parzystą, tyle razy do rozbicia będzie się składał któryś z zawodników w złoto-czarnej kamizelce. Próba dubla. Czy to się uda? No nie, nie udaje się. Bo chyba tutaj zabrakło takiego planu B w tej koncepcji Tomka Pawlika. Zdaje się, że zawodnik z Kielc nie liczył się z tym, że może się pomylić, nie szukał tutaj sejfa. No i żeby to się nie zemściło, a wydaje się, że się zemści. No teraz bardzo dobrze dobrał siłę do tego zagrania Piotr Ostrowski. No i na czym polega trudność? Trzeba zagrywać bilę o najniższym numerze na stole, bo to odmiana 9 bil, a jej zasady już pobieżnie znamy. No ale dostęp do niej blokuje bila czerwona, dlatego od bandy, to chyba jeszcze ze sporą ilością bocznej rotacji, będzie zagrywał Robert Pasternak. No i radzi sobie całkiem dobrze. I w jakiej sytuacji zatrzymują się te bile? Świetnie teraz, kapitalnie Michał Czarnecki na stopa zadbał o to, by po odbiciu od bandy biała, zderzając się z dwójką, zatrzymała się za bilą różową. Dwójka tym samym wysłana gdzieś na przeciwległą stronę stołu. Efekt to bardzo dobry save. Ten dźwięk przypomina, że zostało 10 sekund. Oczywiście zmieścił się w limicie Tomasz Pawlik.
ale nie zmieścił się w tej przestrzeni między pomarańczową a zieloną, w której chciał widzieć białą bilę, tak by uniknąć faulu. No i cóż, jeżeli szukać tutaj jakichś pozytywów po tym zagraniu, to jedyny jest taki, że sytuacja na stole nieco się skomplikowała. Niebieska, czerwona, pomarańczowa. Z nimi nie powinno być problemów i zdaje się, że teraz Piotr Ostrowski próbuje rozwiązać problem z bilą numer 5. Tak jest, no kapitalnie. Piotr Ostrowski to wymyślił i jeszcze lepiej wykonał. Specjalnie nie celował w sam środek kieszeni, tak by zagrywana przez niego kula odbiła się jeszcze od piątki, od ósemki i wyklarowała już w zupełności ten układ. Układ, który teraz, no cóż, trudno określić inaczej jak bardzo prosty. Pomarańczowa kula czeka niemalże w kieszeni na to, aż Michał Czarnecki zdecyduje się ją tam zaadresować. No to jest właśnie efekt tego świetnego, pomysłowego zagrania Piotra Ostrowskiego. Ładnie teraz jest dolna rotacja, jest jeszcze troszeczkę bocznej rotacji. Zawsze to takie troszeczkę efektowniejsze zagranie często pozwala jeszcze dokładniej wypracować pozycję. Naradził się teraz Czarnecki z Ostrowskim. Tym razem to ten młodszy w pierwszej parze z Tomaszowa popisuje się intensywną boczną rotacją. No i dziewiątka na 2-1. A zatem Tomaszów Mazowiecki powraca na prowadzenie. Pora na Piotra Ostrowskiego. Bardzo dobrze skontrolowane to rozbicie. Tyle tylko, że chyba wszystkich 10 kul, bo liczę także białą, pozostaje na stole. Efekt, do stołu podejdą zawodnicy i do ślubu PLK, co ile dobrze liczę, o ile dobrze pamiętam, to zdaje się jest ich trzeci sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo warto wspomnieć, że ekstraklasą ten zbiór najlepszych drużyn nazywa się dopiero od tego sezonu. Odważnie, ale czy skutecznie? Tak jest, no teraz kapitalnie. Robert Pasternak wziął na siebie odpowiedzialność za początek tej partii, jak to wie, może za całą partię, bo to zagranie daje szansę na przejęcie już pełnej kontroli, na doprowadzenie sytuacji do takiego stanu, w którym formalnością będzie wbijanie kolejnych kul, a tym samym zdobycie punktu. Tyle tylko, że nie jest w 100% zadowolony Tomasz Pawlik. Chyba troszeczkę brakuje mu tam kąta, żeby komfortowo pozycjonować do bili czerwonej. No i zobaczymy, czy takie pozycjonowanie wystarczy, czy znajdą tam, czy znajdzie w zasadzie Robert Pasternak miejsce obok bili brązowej, by zagrywać czerwoną, czy znowu jakiś z premedytacją wypracowany save. Nie było tam miejsce, no i to wygląda bardzo dobrze. Jeszcze teraz potrzeba sporo precyzji, tak by pozycjonować na bilę pomarańczową, ale kiedy ona ze stołu zniknie, na stole zrobi się ewidentnie luźniej i łatwiej będzie radzić sobie z kolejnymi kulami. Przypomnę, że to piąta kolejka bilardowej ekstraklasy. Jutro kolejka numer 6, także tutaj w Galerii Echo. A dziś jeszcze przed nami 3 pojedynki. Dlatego warto do nas dołączać, warto z nami zostać, ale myli się teraz Tomasz Pawlik, no i to jest taki błąd, którego usprawiedliwić chyba się za bardzo nie da. Michał Czarnecki i Piotr Ostrowski, oni już są gotowi, by wymierzyć konsekwencje zawodnikom z idoślubu.pl.
Te dwie pary oglądać będziemy, aż któraś z nich nie zdobędzie 5. punktu. Potem pojawią się kolejne pary, które toczyć swój mecz będą aż do momentu, gdy któraś z nich zdobędzie punkt numer 10 dla swojej drużyny. No i trzecie zestawy, można tak chyba powiedzieć, będą walczyły o ten ostatni punkt numer 14. Dobrze to wygląda, no i kapitalnie radzi sobie z wbiciem Michał Czarnecki, parkuje białą na 9. To zdaje się otwiera szerokie perspektywy, jeżeli chodzi o wbijanie bili pomarańczowej. No i ucieka troszeczkę biała. Chyba nie na takie pozycjonowanie umówili się zawodnicy z Tomaszowa Mazowieckiego. Oczywiście teoretycznie można by tę zieloną kulę zagrywać nawet do narożnej kieszeni, ale to będzie trudne i ryzykowne. Taki wariant zatem. Do środka, no i znowu świetnym wbiciem popisuje się Michał. Jak z pozycją do brązowej kuli, no chyba dużo lepiej zrobić się tego nie dało. Teraz dynamicznie Piotr Ostrowski. No i teraz już jest zgodnie z oczekiwaniami. No kapitalnie tutaj Michał Czarnecki dwa razy popisał się świetnym wbiciem i myślę, że gdyby stawiać jakieś małe plusy za tę partię, to na pewno po tym rozdaniu plus powędrowałby właśnie do Michała. I mamy 3-1. Pora na Tomasza Pawlika. Świetnie zapanował nad białą bilą, nie pozwolił jej uciec zbyt daleko, ale to chyba nie przekłada się na skuteczność rozbicia. Tak jest, wszystkie bile wciąż na stole, a zatem to tomaszowianie podejmą decyzję, jak wyglądać będzie początek tej 5. partii. To jest push out, jak najbardziej może tak zagrać Piotr Ostrowski, dlatego że nie miał dostępu do bili o najniższym numerze na stole, do bili żółtej. I brawurowym, niepotrzebnym i karkołomnym byłoby próbować zaliczyć te kule. No i teraz Robert Pasternak albo znajdzie pomysł, żeby do tej żółtej bili się dobrać, do jedynki, no albo skorzysta z przysługującego mu prawa, z którego korzysta, ażeby to zawodnicy zagrywali, zawodnicy drużyny przeciwnej. To jest dopuszczalne właśnie tylko i wyłącznie po zagraniu push out. Jest próba sejfa, dobrze to wymyślił Michał, a jak z wykonaniem? No chyba tym razem troszeczkę precyzji zabrakło, chyba tam między bilą niebieską a czerwoną jest dość przestrzeni, by zagrywać kulę żółtą, być może nawet próbować ją wbijać. Właśnie temu na pewno poświęca swoje rozważania w tej chwili Tomasz Pawlik. Jednak próba sejfa, no też chyba nie jest to ta optymalna wersja, w której Piotr Ostrowski musi się naprawdę nagłowić, żeby uniknąć błędu. Raczej panowie, myślę tutaj o Piotrze i Michale, zastanawiają się teraz, w jaki sposób wykorzystać to, że mają pełny dostęp do żółtej kuli, jakiego sejfa tutaj postawić. Próba chowania białej za czerwoną. No trudno powiedzieć, by to się udało. Na pewno utrudnieniem dla Kielczan jest to, że żółta, czyli ta o najniższym numerze na stole, znajduje się blisko brązowej i czarnej.
A dystans między nią a białą właśnie jest całkiem spory. Dlatego po pierwsze ciężko będzie od skutecznego sejfa, po drugie ciężko będzie zagrać odważnie, ofensywnie. Delikatnie. No. I oczywiście o faulu tutaj mowy nie ma. Piątka nieomal wpadła do kieszeni, choć byłoby to chyba raczej w tym przypadku dzieło szczęśliwego zrządzenia losu. No i Michał Czarnecki, no nie tak, chyba zbyt centralnie trafił w żółtą kulę, tym samym przy użyciu górnej rotacji biała potoczyła się idealnie po śladach jedynki. Efekt, nie ma tego sejfa, o którym myślał Czarnecki. Natomiast jest bardzo pewne, solidne i przede wszystkim skuteczne zagranie Tomasza Pawlika. No i ten układ, który po fragmencie gry taktycznej nieco się wykrystalizował, no powinien być sposobem, a w zasadzie metodą na zdobycie punktu numer 2 przez zawodników z Kielc. No i dobrze, dobrze radzą sobie teraz Pawlik z Pasternakiem. Zostało im jeszcze tylko 5 bil, które dadzą punkt numer 2. No i teraz jest bardzo dobrze. Nawet nie było miejsca na obawy, że być może za lekko zagra Tomek Pawlik. Robert Pasternak teraz przy szóstce, potem brązowa, czarna i bila z żółtym paskiem. Świetnie, teraz mięciutko z tą dolną rotacją uniknął zderzenia białej z brązową, wypracował świetną pozycję właśnie do siódemki. No może tam troszeczkę brakować kąta Tomkowi Pawlikowi i teraz szuka wsparcia merytorycznego, szuka porady jak pozycjonować na bilę czarną. Być może to o to chodziło. Bardzo mocno wykorzystał i szerokość kieszeni, i ten minimalny kąt w stopniu, który pozwala na kapitalne pozycjonowanie. No i to już formalność. A zatem 2-3. Michał Czarnecki sam sobie ustawił i sam teraz rozbije. I czyżbyśmy w końcu doczekali się skutecznego rozbicia? Nie ma co prawda jedynki na stole, ale trzeba też wspomnieć, a w zasadzie przypomnieć ten przepis, że rozbicie jest legalne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy suma bil, które wpadną do kieszeni, oczywiście nie wliczamy w te białej, i tych, które przejdą przez linię pola bazy, jest równa lub większa 3. Tego warunku Michałowi Czarneckiemu spełnić się nie udało. No zostaje na stole po zagraniu Roberta Pasternaka biała bila. No i cóż, biała na stole, więc faulu nie ma. A czerwona kula jest jakby do dyspozycji. Ale mimo wszystko dłużej zastanawiałem się nad tym zagraniem Kielczanie i proszą, do czego mają prawo raz na partię, o dodatkowych 35 sekund.
No trudność wynika tutaj z faktu, że niemalże z kieszeni będzie musiał zagrywać Tomek Pawlik, a więc jak widzimy bardzo niewygodne złożenie na bandzie. Ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o nadawanie rotacji. Odważnie próbował do środka zagrywać czerwoną kulę. Teraz próba chowania białej za czarną, czerwonej za brązową. No i w znaczącym stopniu udało się te warunki spełnić. No i teraz zobaczymy coś, czego jeszcze w tej kolejce nie widzieliśmy, a zatem skok. Widzimy specjalny, krótszy kij w rękach Roberta Pasternaka. Krótszy, bo dzięki niemu łatwiej wzbić białą w powietrze. Widzimy teraz stanie na palcach Robert, wysoko zadrze ten kij. Nie mają panowie z ilość ślubu czasu, przedłużenia. Ale kapitalnie Robert Pasternak. No, mimo tego upływającego czasu, mimo tego naprawdę nieprzyjemnego dźwięku, popisał się naprawdę świetnym skokiem. No niewiele zabrakło, żeby jeszcze miał bardzo komfortową pozycję Tomek Pawlik do kolejnego zagrania. Oj, no chyba troszeczkę teraz zniweczył Pawlik. Świetne zagranie w Roberta. I otwiera się też szansa przed Michałem Czarneckim i Piotrem Ostrowskim. Ale widzimy, musi tak w taki łuk wygiąć rękę, lewą rękę, tę, po której przesuwa się kij. Michał Czarnecki, bo może oczywiście dotknąć rękawem piątki, zagrywa od bandy, biała zostanie na stole, różowa także, no i będą mieli kolejną szansę zawodnicy z Kielc, szansę przypomnijmy na doprowadzenie do remisu. Oj, 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 to chyba nie do końca o to chodziło. Oczywiście jest jak najbardziej do bicia ta piątka, ale wbicie jej wymaga wysłania białej w podróż wokół niemalże całego stołu, a można było tego uniknąć przy nieco lepszym pozycjonowaniu. Tak jest, dynamicznie, niepotrzebne zdaje się to zderzenie białej z czarną. Gdzie biała? No właśnie, właśnie, oto skutki tego nie do końca skalkulowanego zagrania, które z kolei poprzedzone było przez nie najlepsze, nie najbardziej fortunne pozycjonowanie do piątki. Efekt 4 proste bile przed Tomaszowianami. No i za chwilę trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż czwarty punkt dla podopiecznych Krzysztofa Lipińskiego. I 4-2. Przypomnijmy, te pary toczyć ze sobą będą pojedynek do momentu, aż któraś z nich nie zdobędzie piątego punktu. 4 już na koncie Tomaszowian. Ale zrobi wszystko Robert Pasternak i Tomek Pawlik, by jeszcze ich koledzy poczekali na swoją wizytę przy stole. No i to jest dobre rozbicie. Gdzie różowa? No od niej zależy wszystko i zatrzymała się w takim miejscu, że my możemy mówić o naprawdę bardzo dobrym rozbiciu. Wszystkie bile dostępne, zwłaszcza ta o najniższym numerze na stole. Jest teraz dobre zagranie Tomasza Pawlika, no może troszeczkę zbyt daleko od środka stołu spoczęła biała bila, ale raczej z tym powinni sobie Kielczanie poradzić.
No nie zupełnie jednak. No i blisko teraz czerwona, ona ma w tej chwili najniższy numer na stole białej. No i w takiej sytuacji, choć wydawać by się mogło, że to dobra sytuacja, bo raczej się nie popełni błędu, to trzeba się właśnie tego błędu ustrzec. Nie można zagrać w taki sposób, że biała potoczy się w ślad za zagrywaną kulą, bo to będzie faul. Widzimy teraz, lewą ręką zagrał Piotr Ostrowski z wysoko zadartego kija, ale idealnie dobrał siłę do tego zagrania. W efekcie czerwona kula chowa się za bilą pomarańczową i choć nie będzie to wcale najtrudniejszy save, z jakim Pawlik mierzył się w swojej karierze, to jednak no krępuje jednak troszeczkę poczynania i właśnie oto efekt. Chyba dał się troszeczkę teraz Tomek Pawlik podpuścić, podchodził do prostego save'a, więc i sam chciał save'em odpowiedzieć, ale efekt widzieliśmy. I oto Tomaszowiania, więc Michał Czarnecki i Piotr Ostrowski niejako na tacy mają podany piąty punkt. A dla nich nagrodą będzie zasłużony odpoczynek, jeżeli oczywiście uda im się uporać z tymi wszystkimi kulami, które na stole pozostają. No świetnie, teraz ładnie dolną rotacją zgasił impet Billy Piotr Ostrowski, także ta po odbiciu od bandy znajduje się w idealnym miejscu do wbicia piątki, to już za nami, jest też dobra pozycja do szóstki. No to jest taki układ, na którym możemy wypracować sobie jakiś taki modelowy, powiedziałbym, sposób rozwiązywania układu. No może do tego momentu, bo troszeczkę za mocno tym razem Piotr Ostrowski. Ale jak widzimy, nie stwarza to większych trudności. Odbija się tutaj od kanta kieszeni biała bila i wychodzi gdzieś w okolice środka stołu. To powinno i musi wystarczyć Michałowi Czarneckiemu. Bila na 5-2. I Tomaszowianie powiększają prowadzenie. I pora zaprosić kolejne deble po stronie zawodników przyjezdnych. Będą to bracia Mariusz i Adam Skoneczni. Po stronie Kielczan Maciej Życiński i Jan Niewęgłowski. I za kilkanaście w zasadzie sekund wznawiamy pojedynek. Zawodnicy tylko się przesiądą, pozbierają sprzęt. 5-2 przypomnijmy w meczu do 14 wygranych partii. I te pary, które właśnie do stołu przystępują, będą swój bój toczyły, aż któraś z nich nie osiągnie punktu numer 10. Już są bracia Skoneczni gotowi do wykonania rozbicia, konkretnie Mariusz, przypomnijmy, najlepszy zawodnik sezonu 2013. No i dość subtelne to rozbicie, ale dalekie od idealnego. Zdaje się, że nic nie znalazło drogi do kieszeni, nic też, chyba nic, nie przeszło linii pola bazy, no to nie ma większego znaczenia. W każdym razie Życiński i Niewęgłowski. No i od błędu zaczyna Maciej Życiński. Teraz Adam Skoneczny. O, no ile mnie pamięć nie myli, 8 lat temu
na Mistrzostwach Świata Juniorów w Australii zdobywał brązowy medal. A teraz jak pozycjonuje dla swojego brata, no udaje się z taką siłą zagrać, że biała nie chowa się za zieloną. No i uda się tam zmieścić. Chyba tak, chyba wszystko jest bardzo dobrze mimo tej kolizji białej z zieloną. Jest tam miejsce między brązową a pomarańczową. A zagrywać trzeba czerwoną, bo to bila o numerze 3, która już ze stołu zniknęła. Przypomnijmy, to odmiana 9 bil, a więc polega na tym, że trzeba i można tylko i wyłącznie zagrywać tę bilę, która ma w danej sytuacji, w danym momencie najniższy numer na stole, a więc po różowej, która zniknęła, przyjdzie kolejna pomarańczową, dalej zielona, brązowa, czarna, no i bila z żółtym paskiem, ta można powiedzieć tytułowa i najważniejsza. Ładnie, teraz miękko, dolną rotacją, to było stosunkowo proste zagranie, ale w wykonaniu Mariusza naprawdę warte kilku słów. Oj, teraz pomyłka, której nikt nie mógł się spodziewać, Jan Niewęgłowski. Przypomnijmy, mistrz Polski w piramidę, to taka specjalna odmiana bilardu na większym stole z większymi bilami. Także uczestnik kilku międzynarodowych turniejów właśnie w tę dyscyplinę. No i ligowy debiutant, można powiedzieć, bo w tym sezonie Janek po raz pierwszy się pojawia w ekstraklasie. No i można powiedzieć na przestrzeni ostatnich pojedynków, że raczej w tej ekstraklasie płaci frycowe na razie. No i tym razem już chyba Adam i Mariusz dopełnią dzieła zniszczenia. Tak jest, świetnie teraz puścił białą w obieg po stole Adam. Pozycja do dziewiątki taka, że Mariuszowi pozostaje postawić kropkę nad i. I mamy 6-2. Rozbicie Macieja Życińskiego. No i na pewno odpowiednia liczba kul przesła przez linię pola bazy, ale teraz policzmy na szybko, ile tych bil na stole pozostało. Liczyć nie musimy, bo szybciej od nas zrobili to bracia Skoneczni. No i trzeba powiedzieć, że świetny układ zostawia rywalom Maciej Życiński po swoim rozbiciu. Oczywiście to jest czynnik losowy, ale no szczęście, ogromne szczęście teraz dopisuje Adamowi Skonecznemu. Rozkłada teraz ręce Adam, jakby nie wiedział, o co chodzi, ale przecież wszyscy widzieliśmy, gdzie adresował żółtą, gdzie ta żółta kula wpadła. No czasem tak trzeba dla urozmaicenia. Teraz kombinacja, no i to jest ciekawa sytuacja, warto o tym wspomnieć. Zagrał Adam bilę o najniższym numerze, czerwoną, ale po kolizji z nią wpadła bila różowa. To jest tak zwana kombinacja, jest jak najbardziej uprawniona. Pod warunkiem, że pierwszą z zagranych kul będzie ta o najniższym numerze na stole. I gdyby w efekcie takiej kombinacji udało się na przykład wbić dziewiątkę, no wówczas ci, którzy tego dokonają, zapisują także punkt na swoim koncie. My tymczasem wchodzimy coraz głębiej w pojedynek, no chyba tak możemy powiedzieć, dlatego przypomnijmy może kolejne etapy jego rozgrywania. Jak wspomniałem, te dwie pary toczyć swój bój będą do momentu, aż któraś z nich nie zdobędzie 10 punktu. Potem zaprosimy przede wszystkim drużyny i Państwa na dosłownie 5-minutową przerwę, po której kolejne zestawy, można powiedzieć, zawodników przy stole się pojawią. Tymczasem drugi punkt dla braci Skonecznych, a 7 dla Tomaszowian. Thank you.
jeszcze słówko doprecyzowania. Właśnie w trzeciej odsłonie pojedynku zobaczymy zawodnika, jednego zawodnika z pary numer 1, drugiego z pary numer 2. No i oni będą walczyli już o punkt numer 14. Tym razem nie ma wątpliwości, że doczekaliśmy się skutecznego, a jak widzimy teraz bardzo dobrego rozbicia. Jest Bila o najniższym numerze, w tym przypadku żółta, do pełnej dyspozycji Mariusza. No i zdaje się, że bracia Skoneczni umówili się, że będzie Adam szukał kombinacji. Tak jest. No chyba liczył starszy z braci Skonecznych, że troszeczkę mocniej jednak odbije się od bandy ta niebieska kula. Oj, czy to zmierza do kieszeni? Tak jest, i to w sam środek. Robił co mógł Mariusz, by zagrać możliwie jak najlżej, by jeszcze zostawić bratu szansę na to, że będzie mógł komfortowo zagrywać bilę pomarańczową. Tego nie udało się osiągnąć. I stąd ta dłuższa narada, a czas upływa, przypominam, 35 sekund na zagranie z jednorazową opcją przedłużenia o kolejnych 35 sekund. Gdzie jest czerwona wila? Pozostaje na stole, leniwie toczyła się w kierunku łzy. Ale ostatecznie drogi do niej nie znalazła, no i teraz szansa. Jadnie Węgłowski i Maciej Życiński. Oni jeszcze dziewiątki nie wbijali w tym pojedynku, ale mogą sobie drogę ku temu utorować serią teraz skutecznych zagrań. No i chyba nie do końca o to chodziło. Chyba niezbyt czysto, można powiedzieć, trafił w zagrywaną bilę różową Życińskich. Chyba chodziło o to, żeby jednak bardziej wycofała się. Wróciła w kierunku właśnie zawodnika biała bila. Ale teraz świetnie, Janie Węgłowski z dużym spokojem na sporym dystansie porządkuje, można powiedzieć, sprawy swojej drużyny w tej partii. No i już tylko dwie bile. No zapewne nieco dalej niż sobie wyobrażał Janie Węgłowski. Teraz cofnęła się biała bila. Nie jest to na pewno ułatwienie dla Maćka Życińskiego, no ale zawodnik na poziomie ekstraklasy z taką bilą powinien sobie radzić. I radzi sobie Maciej Życiński, a więc trzeci punkt dla zawodników z Kielc. Jest rozbicie Janka Niewęgłowskiego, jest, zdaje się, jedna bila w łuzie, dwie chyba jednak, plus siódemka, która przesłała przez linię pole bazy. No i efekt jest taki, że warunek skutecznego rozbicia mamy spełniony, a Maciej Życiński będzie zagrywał od bili niebieskiej, od niej rozpocznie. Ale nieskutecznie tutaj w ruch wprawiona dziewiątka. No i zobaczmy, gdzie zatrzymała się kula z żółtym paskiem. No niemal w jednej linii z zieloną wilą i z łuzą, a zatem niewykluczone, że gra w tej partii będzie toczyć się tylko i wyłącznie do bili zielonej, bo z niej właśnie zagrać będzie można kombinację na kolejny punkt. Widzimy, ma problem, żeby złożyć dłoń do zagrania Mariusz. Bardzo długi ten mostek. Odważnie. Czyżby już teraz Mariusz szukał właśnie tej kombinacji, a więc najpierw niebieska, potem niebieska w zieloną, zielona w bilę z żółtym paskiem. Mógł tak chcieć zagrać Mariusz. No i zdaje się, że Życiński z Niewęgłowskim już obmyślili jeszcze śmielszą koncepcję.
Będzie szukał teraz Janek pozycji do czerwonej, ale to jest w zasadzie kosztowny prezent, który otrzymali bracia Skoneczni. No wszystko byłoby idealnie, gdyby niebieska kula wpadła do kieszeni. Wówczas Życiński mógłby zagrać kombinację czerwona w zieloną, zielona w żółto, wile z żółtym paskiem. No i teraz taki wariant, czy z niego skorzysta Mariusz, tego nie wiem, ale ma na pewno do dyspozycji. Przypomnijmy, przy stole dwukrotni drużynowi mistrzowie Polski. Ależ mięciutko, ależ subtelnie, naprawdę to jest czysta poezja w wykonaniu Mariusza Skonecznego, to jego dolne rotacje. No i teraz ta kombinacja, jak się wydaje, no chyba trudno wyobrazić sobie inne rozstrzygnięcie. Tak jest, kombinacja, a więc 8 do 3. Zderzyły się tam bile w drodze do kieszeni, w efekcie chyba żadna z nich nie wpada po rozbiciu Mariusza Skonecznego. Widzimy, biała jeszcze wiruje, jednak jest jedna w łuzie. Upewnijmy się, policzmy, tak jest 8 kolorowych kul plus biała na stole. Tak rzutem na taśmę to rozbicie okazało się skuteczne i teraz pytanie, jak z dostępem do bili o najniższym numerze? W tym przypadku do bili żółtej, czyli do jedynki. No panowie, czyli bracia Skoneczni, dogadali się już ze sobą i wypracowali tak zwany push-out. Widzieliśmy, ledwie przemieścił białą bilę Adam Skoneczny. I teraz Jan Niewęgłowski będzie się zastanawiał zapewne przy wydatnym wsparciu Macieja Życińskiego, czy jest tam dość miejsca, by zagrywać żółtą kulę, czy można to wykorzystać w jakiś konstruktywny sposób, na przykład próbując wbicia, bądź też stawiać sejfa. No niewykluczone, że Janek spróbuje zagrać najpierw w długą bandę, liczyć na w miarę centralny kontakt białej z żółtą, co przy zastosowaniu dolnej rotacji może pozwolić schować białą bilę za bilą czerwoną. No dość to skomplikowane, ale chyba ku temu się składa Niewęgłowski. Chyba jednak była to próba wbicia. Nie była to próba wbicia. No i teraz Mariusz Skoneczny, nie forsując tempa, nic na siłę, nie szukając jakichś karkołomnych rozwiązań, stawia sejfa, a raczej daje rywalom szansę na błąd. Tak chyba można by określić tę sytuację. Było tam miejsce na zagrywanie żółtej kuli. No i troszeczkę za mocno Maciek Życiński. Co prawda Adam Skoneczny nie ma sytuacji takiej jakiejś bardzo klarownej, ale raczej błędu popełnić nie powinien. Teraz to on szuka sejfa. Czy biała zostanie na stole? Tak jest, odbija się od narożnika kieszeni. No i pytanie, czy szóstka odcina dostęp do bili żółtej, czy też może można jedynkę zagrywać? No niewiele pomylił się Jan Niewęgłowski. No trudność wynikała w tym wszystkim nie tylko z tego, że spory dystans dzielił obie kule, że biała była pod bandą, ale także z tego, że Jan chciał nadać bardzo dużo górnej rotacji białej bili. I teraz Mariusz po raz kolejny spokojnie. No czekają panowie z Tomaszowa, to oni chyba mają jednak inicjatywę w tej partii, to oni podchodzą do stołu z większym spokojem, tak można powiedzieć, z bardziej konkretnymi planami na konkretne zagrania. No i próbuje odpowiedzieć Maciej Życiński, ale chyba znowu zabrakło troszeczkę precyzji.
raczej za mocno zagrał Życiński. Maciej Życiński niemal od samego początku, zdaje się, że od samego początku i do ślubu PL Kielce w Ekstraklasie broni barw tej drużyny. Jan Niewęgłowski ostatecznie dał się namówić w tym sezonie. W składzie drużyny z Kielc, o tym warto też wspomnieć, jest jeszcze Mateusz Stefańczyk, dziś jednak poza kadrą meczową z powodów bliżej nieznanych. Powody już są znane, ale może o tych nie będziemy mówić. W każdym razie Mariusz Skoneczny nie jest zadowolony z czwórką, z którą musi się mierzyć. Prosi o przedłużenie czasu na zagranie Mariusz. Przypomnijmy, raz na partię do regulaminowych 35 sekund można poprosić o kolejnych 35. No i kapitalnie teraz Mariusz. No to jest właśnie jedno z tych zagrań, które przed 2 laty pozwoliły Mariuszowi włożyć na głowę koronę najlepszego zawodnika w kraju, dostać się do kadry i dzięki temu wywalczyć także medal Mistrzostw Europy w odmianę 8 bil. O tych międzynarodowych sukcesach Mariusza można by sporo opowiadać. Worek medali juniorskich, udział w Mistrzostwach Świata, brązowy medal w 8, także drużynowo Mistrzostwo Europy z tego roku, a teraz Mariusz wbija 9 na 9 punkt, a więc 9 do 3. To rozbicie jest ostatnią szansą, byśmy Życińskiego i Niewęgłowskiego właśnie w takim zestawieniu, podobnie jak braci Skodecznych, oglądali przy stole jeszcze dłużej, bowiem te dwa zespoły toczą swój bój, aż któraś z drużyn nie zdobędzie punktu numer 10. Jest skutecznie. No będą przy stole Kielczanie, ale raczej Jan Niewęgłowski zagra tylko i wyłącznie push out. A to dlatego, że ma do tego prawo, bo jest to zagranie bezpośrednio po rozbiciu. A na dodatek, jak widzimy, kula z żółtym paskiem odcina dostęp do bili o najniższym numerze na stole, czyli jedynki. I chyba nie ma wątpliwości, że to będzie push out. Potwierdza mi to Maciej Życiński. No i teraz Adam Skoneczny ma do wyboru albo zagrywać tę żółtą kulę, zapewne na to się zdecyduje, albo też stwierdzić, że nie chce tego robić i jest po push aucie, więc może nakazać grę rywalom. No tutaj wiele ciekawego mogło się wydarzyć. Mogła wpaść przecież żółta kula i do środka. Mogła schować się gdzieś po tej kolizji z dwójką. Ostatecznie jednak Maciej Życiński będzie miał szansę rozpocząć punktowe podejście swojej drużyny. No i to niniejszym czyni świetnie, teraz dobrał też siłę do tego zagrania. Ułatwił jak tylko mógł Jankowi Niewęgłowskiemu wbijanie bili niebieskiej. No i jakby troszeczkę zazębiała się ta gra zawodników na co dzień będących pod opieką Michała Kozłowskiego, którego dzisiaj też nie oglądamy, pewnie wpływ na to miała kontuzja, jakiej doznał Michał wczoraj, grając w koszykówkę. No i teraz jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jest piątka do pełnej dyspozycji Życińskiego. A zatem jeszcze tylko 4 kule, które, no cóż, warto by określić jako, a raczej należałoby określić jako stosunkowo proste. Właśnie one stanowią, powiedzmy, przeszkodę, a zarazem i metodę bądź sposób na zdobycie kolejnego punktu przez Kielczan.
Teraz Janek Niewęgłowski będzie musiał pozycjonować, przenieść białą bilę gdzieś pod przeciwległą, krótką bandę. Długi mostek, nisko przygłożony kij, a więc spodziewajmy się dolnej rotacji. No to jest złośliwość rzeczy martwych. Czasem tak się zdarzy. Kij, a konkretnie ta jego szczytowa część, czyli kapka, to jest ta powierzchnia, która styka się z białą bilą, no nie przyjmie odpowiedniej ilości kredy, nie słucha, można powiedzieć, no i oto efekt. Efektowny faul, trzeba powiedzieć, ale faul, który na dosłownie dwie kule zbliża zawodników z Tomaszowa do 10 punktu. No jeżeli tutaj nie stanie się nic niespodziewanego, to przyjdzie mi zaprosić Państwa na 5-minutową przerwę. I zapraszam na nią wobec prowadzenia Tomaszowian 10 do 3. Wracamy za kilka minut.
Zapraszam drużyny do wznowienia pojedynku. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca tej pięciominutowej przerwy. Przypomnijmy, pojedynek pierwszy, pojedynek piątej kolejki bilardowej Ekstraklasy. Duet Lipiński Dachy, Tomaszów Mazowiecki kontra I do ślubu PL Kielce. Zawodnicy z Tomaszowa prowadzą 10-3 po dwóch zestawach deblowych. No i teraz o dopełnienie dzieła zniszczenia, o punkt numer 14, o kolejne zwycięstwo do ligowej tabeli powalczą po ich stronie Mariusz Skoneczny i Michał Czarnecki, a więc ten duet w duecie, jak nazwa wskazuje, który bardzo często właśnie ze sobą gra, który bardzo często odpowiada za zdobywanie punktów. Na po stronie I do ślubu PL Kielce przede wszystkim o zniwelowanie strat powalczą Maciej Życiński, jego widzieliśmy przed chwilą, i Robert Pasternak z pary numer 1. No i znowu taki błąd, można powiedzieć, przy rozbiciu Mariusza Skonecznego. Już kilka nieskutecznych rozbić widzieliśmy w jego wykonaniu, a zatem coś wpada do łzy, ale suma bil, które wpadają po rozbiciu i tych, które przekraczają linię pola bazy, jest mniejsza niż 3. Teraz próbę sejfa podjął, zdaje się, Maciej Życiński. To się nie udało, bowiem ma pełny i nieskrępowany dostęp do niebieskiej kuli Michał Czarnecki. Próba sejfa, próba chowania białej za brązową. Przypomnijmy, 14 wygranych partii, tyle trzeba, żeby wygrać cały mecz. 10 na koncie Tomaszowian, którzy w tym sezonie mają na koncie już w zasadzie mecze z całą czołówką bilardowej Ekstraklasy. Połowę z nich wygrali, połowę niestety przegrali. Przypomnijmy, sporo też meczów z mocnymi rywalami na koncie zawodników z I do ślubu PL Kielce. I w starciach z tymi żelaznymi faworytami do medali na razie na ich koncie punktów brak. Ale teraz otwiera się szansa, żeby powalczyć. No świetnie, subtelnie i skutecznie zagrywa Robert Pasternak. Zadbał teraz Życiński z kolei o możliwie najlepsze pozycjonowanie do bili brązowej. No i wiele wskazuje na to, że tę odsłonę pojedynku to Kielczanie rozpoczną od prowadzenia. Oczywiście przypomnijmy, że liczy się tylko i wyłącznie dorobek całej drużyny, czyli 1-0 przeciwko Czarneckiemu i Skonecznemu nie ma znaczenia wobec faktu, że 10-4 prowadzi Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki. Teraz Robert Pasternak. Na jego rozbiciu Kielczanie mogli polegać we wcześniejszych fazach tego pojedynku, ale nie tym razem. Bardzo mocno wzbiła się wręcz w powietrze biała bila, jednak wskoczyła, dosłownie rzecz ujmując, do kieszeni. No i tym samym szansa dla Mariusza Skonecznego. Zupełnie niewytłumaczalny błąd teraz Michała Czarneckiego, ale czyżby szczęście dopisało? No nie tym razem. Przypomnijmy, dziś zobaczymy 4 pojedynki w bilardowej Ekstraklasie. Jutro taką samą ich ilość. No to z tego faktu, że w bilardowej Ekstraklasie gra 9 drużyn. Tym samym
każdej kolejce jedna pauzować musi, pozostałe walczą o ligowe punkty. Teraz Mariusz Konecznych. Zdaje się, że bardzo precyzyjnie, nie ma wątpliwości w orbicie zainteresowań w zasadzie wszystkich zawodników Bila Czerwona, ale dostęp do niej odcięty przez Bilę Różową, dlatego mierzył tam jakieś kąty od bandy Robert Pasternak. Już dzisiaj jednym znakomitym skokiem popisał, tym razem będzie o to zdecydowanie trudniej. Nie ma faulu i pytanie, gdzie zatrzyma się teraz czerwona kula, bo biała właśnie w okolicach górnej bandy. Jest, jest szansa, jest możliwość ku temu, ażeby Michał Czarnecki uporał się z Bilą Czerwoną, pozycjonował także do Różowej. Toczy się biała, no i wyłania się, można powiedzieć, zza Bili Czarnej, a więc to było świetne zagranie. Kolejne kule już znikają, wiele z nich, właściwie większość, już w wózach. Zatem bardzo, bardzo blisko 11 punktu zawodnicy z Tomaszowa Mazowieckiego. Oni, przypomnijmy, dwukrotnie byli najlepsi w kraju w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej. I teraz zdobywają 11 punkt. Rozbicie Michała Czarneckiego. No i teraz pytanie, czy coś znajdzie drogę do kieszeni? Jest różowa Bila, jest też żółta, wcześniej musiała nam gdzieś wpaść. I od niebieskiej kuli będzie zaczynał Mariusz Skoneczny. No trudny, trudny strzał przed nim, bo z jednej strony blisko jest ósemka, a więc ona wypaczy pozycjonowanie, z drugiej strony tego dystansu między kulami też jest sporo. Świetnie poradził sobie z wbiciem Mariusz, no i kapitalnie też pozycjonuje, z premedytacją wykorzystał tę czarną kulę, przeniósł białą bardzo wysoko na stole, także do środka będzie mógł zagrywać teraz czerwoną Michał Czarnecki. Świetnie teraz z górną rotacją jeszcze odbije się od tej dolnej bandy, zmniejszy się ten kąt na Bili Czerwonej. No i teraz zostawia taki kącik na brązowej kuli Michał Czarnecki Mariuszowi Skonecznemu. On ułatwi przeniesienie białej Bili pod przeciwległą, długą bandę, tym samym pozycjonowanie do Bili Czarnej. My widzimy w ten swój charakterystyczny, niepodrabialny wręcz sposób, bardzo subtelnie i bardzo miękko. Mariusz Skaneczny znowu wykorzystuje dolną rotację. Oj, długo zbierał się ze stołu Michał Czarnecki po tym zagraniu. Nie do końca o to chodziło.
Troszeczkę za daleko wycofała się biała Bila. Efekt, no ta dziewiątka nie będzie taką formalnością, nie będzie tak prosta, jak chcieliby tego panowie z Tomaszowa. Ale jednak 12 punkt na ich koncie. Maciej Życiński teraz otworzył kolejną partię. No i z jakim efektem? Chyba dalekim od zamierzonego, choć żadna z drużyn się nie spieszy. No poderwał się w końcu do stołu energicznie i Michał Hetman. Tutaj tak Mariusz. No i blisko siebie biała i żółta. I pytanie, czy znajduje tam miejsce młodszy z braci Skonecznych na to, żeby gdzieś wbijać tę żółtą kulę, czy też wymyśli jakiegoś świetnego sejfa. Ta druga opcja, no i to jest naprawdę bardzo dobry sejf. Robert Pasternak raczej będzie szukał tutaj takiego wybrnięcia z opresji, by zaliczyć żółtą kulę, uniknąć białej w łuzie. No i jeszcze najlepiej tak rozprowadzić wspomniane bile, żeby to zawodnicy z Tomaszowa mieli problem. Jedna banda, jednak z próbą wbicia. Czyżby szóstka? Wpada ta szóstka. Jako się rzekło, tutaj zapowiadać nie trzeba. Warunek spełniony. Została najpierw zagrana bila o najniższym numerze na stole. Właśnie z tej to przyczyny to Maciej Życiński, konkretniej rzecz ujmując, jest przy stole. Świetnie radzi sobie z wbiciem, zadbał także o to, żeby biała wyhamowała, żeby była możliwość zagrywania niebieskiej kuli. Nie myli się teraz także Pasternak. No cóż, na przestrzeni tego pojedynku chyba możemy jasno i śmiało powiedzieć, że bardzo dobrą decyzję podjęli zawodnicy i do ślubu PL Kielce, właśnie w ten sposób zestawiając tę ostatnią parę. Wydaje się, że zyskali ze swojego składu to, co najlepsze na końcówkę tego spotkania i zobaczymy, jaki efekt to przyniesie. To niewykluczone, że kilka partii tutaj Życińskiemu i Pasternakowi urwać się uda i każda kolejna będzie czyniła zdobywanie następnych prostszą, ale takich błędów no, wystrzegać się muszą panowie z Kielc. Ale myli się jednak Michał Czarnecki. No cóż, trudno powiedzieć, by to zagranie zlekceważył. On raczej świadomie i zapewne po konsultacji z Mariuszem Skonecznym podjął ryzyko. Panowie nie chcieli tutaj przedłużać sytuacji. Chcieli po prostu wbić różową kulę, dać sobie szansę na punkt numer 13. No i czy gdzie ta biała? Nie, odbije się od bandy, nie ma tutaj mowy o tym, że wpadnie do kieszeni. No i wszystko zmierza ku punktowi numer 5. I mamy 5 do 12.
zdecydowanie teraz dynamiczniejsza, raczej dynamiczniejszy efekt tego rozbicia w wykonaniu Mariusza Skonecznego. Niemniej jednak zdaje się, że zabrakło bili w kieszeni, dlatego właśnie już gotowi do gry są zawodnicy i do ślubu PL Kielce. Zatem fragment gry taktycznej, dawno nie oglądaliśmy tego w tym pojedynku. Tymczasem proszą zawodnicy z Kielc o dodatkowych 35 sekund. Przypomnijmy, raz na każdą partię mogą posiłkować się tym przywilejem. No i przydadzą się te sekundy. Po co przede wszystkim, żeby rozplanować zagranie. No tutaj uniknąć błędu będzie stosunkowo łatwo, ale najważniejsze, żeby nie zostawić stołu w takiej sytuacji, by tomaszowianie mieli szansę na coś konstruktywnego. No pomysł świetny, parking żółtej na pomarańczowej, a więc dodatkowe 35 sekund to był świetnie zainwestowany kapitał. Tymczasem, jak zapewne Państwo zauważyli, kolejni mężczyźni w charakterystycznych strojach pojawiają się już wokół stołu. To zapowiedź tego, że kolejny mecz przed nami. Zmierzą się w nim mistrzowie Polski i debiutanci w bilardowej ekstraklasie, ale nie uprzedzajmy faktów. Tymczasem Mariusz Skoneczny także poprosił o więcej czasu na zagranie. No i on też popisuje się chyba niezłym zagraniem, chociaż wydaje się, że jednak stwarza rywalom większe pole manewru, konkretnie Robertowi Pasternakowi. No i przypomnijmy, odmiana 9 bil, a zatem konieczność zagrywania bil w kolejności rosnącej, począwszy od najniższego w danej chwili na stole po najwyższy, czyli bile z żółtym paskiem. Teraz już żadna z drużyn nie ma szans, nie ma już możliwości w tej partii przedłużyć czasu na zagranie. Dlatego szybko będą się musieli naradzać i szybko egzekwować swoje zamierzenia obie drużyny. Szybko właśnie Michał Czarnecki zagrał od bandy. Tutaj była szansa na dobrego sejfa. Dynamicznie Pasternak, czyżby lekko za mocno, no cóż, i zapewne Robert by się ze mną zgodził, że gorzej się nie dało. Dużą pracę wykonał, decydując się na trudny strzał, wykonał go perfekcyjnie, ale ostatecznie to milimetry i w zasadzie ułamki sekund, tak chyba można powiedzieć, zadecydowały o tym, że biała przykleja się do brązowej, zamiast pojawić się w takim miejscu, które pozwalałoby nam oklaskiwać to poprzednie zagranie w wykonaniu Roberta Pasternaka. 9,8 sekund dla Macieja Życińskiego. Tutaj faulu jak najbardziej nie ma. Ciężko byłoby wypracować jeszcze jakąś korzystniejszą koncepcję, bowiem czas gonił. Tymczasem Mariusz Skoneczny popisuje się dobrym wbiciem. Powiedzmy, zadowalającym pozycjonowaniem, takim, które stwarza, otwiera szansę przed Michałem Czarneckim na kolejne skuteczne zagranie. W
ładnie teraz wypuścił białą w podróż po górnej połowie stołu, można tak powiedzieć, Michał Czarnecki. Efekt, dobra pozycja do piątki. I ciekaw jestem, jak zechce rozwiązać to Mariusz. Czy także obejście po stole, czy może jakaś mięciutka dolna rotacja. Mięciutka, ale górna rotacja. Zadbał o to, żeby ta siła była optymalna, żeby biała za daleko nie uciekła, a jednak by starczyło impetu piątce, by ta wtoczyła się do kieszeni. No i jakby na powrót zazębiała się gra Czarneckiego i Skonecznego. A zatem 13 punkt dla Tomaszowian. Skutecznie teraz, czy też nieskutecznie, zdaje się, że faktycznie zabrakło jednej bili, która przeszłaby przez linię pola bazy i to ogromny pech, bo zobaczmy, jak dobrze rozproszony, jak korzystny układ zostawili Tomaszowianom zawodnicy i do ślubu PL Kielce. No bardzo, bardzo pechowe to rozbicie, tym bardziej, że być może to ostatnia partia tego pojedynku, przypomnijmy, do 14 wygranych partii grają obie drużyny, a 13 już na koncie zawodników Lipiński Dachy, Tomaszów Mazowiecki. No i teraz wyłoni się zza czarnej zdecydowanie, tak, to jest świetne pozycjonowanie, kolejne zresztą Mariusza Skonecznego. I teraz ciekawe, czy także z obejściem tej połowy stołu zagra Michał Czarnecki, czy też może z dolną rotacją. Sam jestem ciekaw, wbić musi różową, pozycjonować do zielonej. To jest kombinacja, a zatem w taki sposób efektownie i być może szczęśliwie duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki zmusza zawodników i do ślubu PL Kielce, by jeszcze poczekali na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, a już za kilka